Zauważyłem, że wielu z Was na Facebooku zamieściło zdjęcia odnalezionych pierwszych elementów wiosny. To zwykle zdjęcia przebiśniegów, które przebiły się gdzieś już przez trawę i zaczynają rozkwitać. Dziś chcę również Was zaprosić na pewne poszukiwania. Poszukiwania Słowa Bożego i poszukiwania tego Słowa, które chce wnieść coś w nasze życie. Posłuchajcie. Jezus zgromadził przy sobie 12 i powiedział do nich: oto wchodzimy do Jeruzalem i spełni się wszystko, co napisali o Synu Człowieczym. Będzie wydany poganom, wyszydzony, znieważony i opluty, a po ubiczowaniu zabiją go, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Znaczenie tej zapowiedzi było przed nimi zakryte, dlatego nie pojmowali tego, co zostało powiedziane. Kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, pewien niewidomy siedział przy drodze i żebrał. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dopytywał się, co się dzieje. Oznajmili mu, że przechodzi Jezus Nazarejczyk. Wówczas głośno zawołał: Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Ci, którzy szli z przodu, nakazali mu, żeby zamilkł, ale on tym głośniej krzyczał: Synu Dawida, zlituj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał go przyprowadzić. Kiedy się zbliżył, zapytał go: czego chcesz, abym zrobił dla ciebie? Odpowiedział: Panie, żebym widział. Wówczas Jezus powiedział do niego: przejrzyj, twoja wiara cię ocaliła. Od razu też odzyskał wzrok i poszedł za nim, wielbiąc Boga, a cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Na pierwszy rzut oka nasze dzisiejsze dwa teksty nie mają ze sobą nic wspólnego. Owszem, są jakimś chronologicznym następstwem wydarzeń, ale chciałbym, żebyśmy dziś spojrzeli na nie troszeczkę poprzez inną optykę. Jezus idzie ze swoimi uczniami na święto Paschy i wie, że są to ostatnie święta Paschy, które z nimi spędzi do Jerozolimy. Chce pomodlić się w świątyni, a później wie, co go czeka, ponieważ zapowiedzieli to już wcześniej prorocy. Stara się przybliżyć tę wiadomość i to przesłanie swoim uczniom. Oni jednak pochłonięci, wydaje mi się, są zupełnie innymi rzeczami. Nie zastanawiają się nad tym, co jest sednem, co jest właściwym jądrem tej wiadomości, które Jezus im przekazuje. Dlatego idą razem z Nim i zastanawiają się zapewne, jak spędzą te święta, co będą spożywali, jaka będzie atmosfera przy tym stole, przy którym zasiądą. Po drodze, jako ostatnie miejsce już przed Jerozolimą, która znajduje się 20 km od Jerycha, wchodzą właśnie do Jerycha, aby tam odpocząć, może napić się czego, posilić i wyruszyć w dalszą drogę. Na ich spotkanie zostaje przyprowadzony człowiek, który nie widział. Słyszy on bowiem, że wielkie rzesze ludzi zmierzają do Jerozolimy i widzi w tym moment, w którym może zarobić, wyżebrać trochę grosza od tych pielgrzymów, którzy do Jerozolimy zdążają. Pyta, dlaczego jest takie poruszenie, dlaczego jest taki zgiełk, co się dzieje, kto będzie tędy przechodził, ponieważ nie widzi i słyszy, będzie przechodził tędy Jezus. Chyba już słyszał o Nim. Musiał słyszeć o tym lekarzu, który uzdrawiał tych, którzy nie byli w stanie być uzdrowieni przez ówczesną medycynę. Dlatego, gdy staje przy drodze, woła: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jezusie, Synu Dawida, to znaczy wiedział, kim jest Jezus. Jest Mesjaszem, jest tym, który pochodzi z pokolenia Dawida. On określa głośno, krzycząc, kim jest Jezus. Mówi Jezusowi: wiem, kim jesteś, podejdź do mnie. I mimo tego, że nie widział, czuł oczyma swojej wiary, że ten, który będzie przechodził, może coś niesamowitego w jego życiu uczynić. I Jezus to czyni. Jezus otwiera jego oczy po to, aby zobaczył cały świat. Moi drodzy, my często tkwimy w ślepocie. W ślepocie naszych przyzwyczajeń. W ślepocie, w której gdzieś wyrośliśmy i do której się przyzwyczailiśmy.
nie widząc szerokiego pola, które dzieje się wokół nas. Tak jak uczniowie nie widzieli, co ma się wydarzyć, pomimo tego, że Jezus wielokrotnie im o tym mówił i wielokrotnie zapowiadał, że w Jerozolimie będzie musiał umrzeć, umrzeć za grzechy świata. My w naszych przyzwyczajeniach tkwimy często bardzo mocno zakorzenieni i nie chcemy, aby ktokolwiek ściągnął z naszych oczu łuski, które przysłaniają nam cały świat. I z takim samym przyzwyczajeniem wkroczymy za chwilę w święta Wielkanocy, a wcześniej jeszcze w czas pasyjny. Jezus mówi, spojrzyj na ten czas w zupełnie innymi oczyma. Spojrzyj na ten czas oczyma, które są uzdrowione przeze mnie. Zobacz szeroką perspektywę życia, którą Tobie daję i zostań uzdrowiony poprzez moją śmierć.